Motosport, motoprzygoda, witam sympatyków motosportu, nie tylko, jak już powiedziałem wcześniej, tej motoprzygody, a tym bardziej wakacje do tego skłaniają, by siąść na swoje motocykle i po prostu poznać być może kawałek takiej nieznanej, ale jednak, co się okazuje, pięknej Polski. Dzisiaj w studio jest prezes Towarzystwa Motocykli Dawnych, weteran płoc Krzysztof Podraska. Dzień dobry prezesie, dzień dobry Krzysztof. Dzień dobry, dzień dobry. Motocykle dawne, to trochę kojarzy mi się no, z podróżami, które są dla takich ludzi radze wrażliwych, Majsterkowiczu, bo muszą zawsze ten motocykl gdzieś tam coś naprawić. Nie przemierzacie tego kraju bardzo szybko, przemierzacie bardzo spokojnie. I bardzo bym Cię prosił, żebyś opowiedział o w ogóle historii Towarzystwa Motocykli Dawnych i weteranów, Poc, jak to powstało. Kiedyś lata temu wspominaliśmy. Ale zacznijmy może od początku. Oficjalnie Towarzystwo Motocykli Dawnych powstało w 2010 roku. Kilku pasjonatów tutaj z Płocka, z okolic Płocka zebrało się i postanowili to sformalizować, więc oficjalnie jest to 2010 rok, tak jak tutaj mam logo na koszulce wyszyte i jest to oficjalna data powstania Stowarzyszenia Klubu. Ile Was wtedy było tak naprawdę? No ilu takich pasjonatów? To tak mówisz Żeby ogólnie, ale stowarzyszenie minimum musi 15. być 15. tak, no Ta, ja wiem. Domyślam się, że inspiracją to miało dwóch, trzech? E, Inspiracji? No więcej, no. więcej, więc, tak Aha. prawie prawie dziesięciu, a potem, jak to się mówi, jak wici zostały rozpuszczone, Aha. więc chętni zaczęli się zgłaszać i to, co było niezbędne do założenia stowarzyszenia, więc tam się udało, został rozpisany statut, rejestracja i tak dalej, więc to poszło generalnie bardzo szybko. Zapytam Cię tylko o jeden punkt. E, całego założenia planów ze statutu. Cel? Cel? Głównym celem jest to popularyzowanie zabytkowej motoryzacji i ratowanie od zapomnienia tego, co zostało produkowane kiedyś. Bo jak wiemy, no może powiem tak niepopularnie skup złomu. Jeszcze aha, kilka aha. lat temu działał bardzo prężnie, a ostatnio działa jeszcze prężniej. I dyktują to ceny, więc generalnie bardzo dużo chcemy uratować, jak najwięcej. I to się w jakiś sposób powoli udaje, ale to, co zadziało się w latach 90., może nawet troszkę później, to była, no jak to się mówi, katastrofa dla tej zabytkowej motoryzacji. Ale już jest ok, Już więcej pasjonatów teraz jest niż było lata temu? Jest więcej. Tak, jest więcej. Już nie mogę się powstrzymać, trochę odbiegam od naszego tematu, który sobie założyliśmy wcześniej. Niemniej jednak, gdybym na przykład ja albo kto inny chciał sobie złożyć taki motocykl, dajmy na to, zaczynamy od jakiegoś złomowiska i zaczynamy od ramy, potem szukamy silnika, potem szukamy koła i tak dalej, więc Łatwiej jest kupić i taniej? Czy ta moja robocizna wyszłaby taniej niż kupienie takiego e, motocykla na przykład z roku 1940-45? czy Trudno powiedzieć, bo można kupić i generalnie nie wiemy, co no każdego interesują koszta. Można, można kupić już, jak to się mówi, odrestaurowany, ale no trzeba właśnie. mieć pełną świadomość, że kupujemy generalnie kota w worku i nie wiemy, w jaki sposób on został odrestaurowany. Być może nie wiemy przez kogo i na jakich częściach. Bo generalnie można ładnie zrobić motocykl Aha, na, na replice. Generalnie możemy kupić sobie w 90% replikę. A możemy kupić motocykl, który jest, można powiedzieć, w 90% na oryginalnych elementach. I to mógł, będą dwa mógł, różne motocykle. To mów proszę, co lepiej? Czyli lepiej jak ja sobie. Znaczy myślę, że Znajdę. jeśli ktoś, bo jeśli mówisz o motocyklach. No bo to 40 40 kupujemy, milionku, mamy. A tutaj? No to jest to, to wydatek, który się nam zaczyna, powiedzmy, już wchodzi w dziesiątki tysięcy złotych. Więc dobrze by było skontaktować się z kimś, kto ma na ten temat troszkę wiedzy okay. i zlecić to. Ewentualnie się posiłkować radą, zasięgnąć troszkę fachowej dokumentacji, instrukcji, książek, zdjęć. I, to od jest tego, takie proste. I od tego można by zacząć. A druga rzecz, że trzeba dysponować też miejscem u siebie w garażu i poświęcić na to może nie kilka dni, miesięcy, no ale założyć, że to będzie trwało kilka lat. Powoli. Ale wracając do towarzystwa, o którym powiedziałeś, od mm -hmm. 2010 roku, jakie zrobiliście trasy, które pamiętasz, z których jesteś dumny i możesz powiedzieć... Tak, nie jesteśmy tylko towarzystwem, żeby sobie usiąść i herbatę wypić, ale jesteśmy towarzystwem, które po prostu jeździ. Tak, jesteśmy towarzystwem, które po prostu jeździ. Generalnie w cały ten historię, wyjazdów i tak dalej troszkę zaburzył ostatni okres tej pandemii, ale gdybyśmy nie brali jej pod uwagę, to licząc przejechane kilometry przez klub, można by powiedzieć, że są to setki tysięcy. Bardzo dużo jeździmy po Polsce, bardzo dużo jeździmy krajoznawczo bierzemy udział w rajdach e, krajoznawczych i w rajdach organizowanych w ramach Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych przez Polski Związek Motorowy oraz e, prywatnie jako klub organizujemy sobie wycieczki, czy zakładamy takie wycieczki, jedziemy na wyjazdy zagraniczne i niedawno to też jest taki wyjazd, znaczy no kilka lat temu zorganizowany to był taki challenge, czyli po prostu na no, tych naszych, jak to się mówi, staruszkach pojechaliśmy w taką objazdkę przez Rumunię, transalpinę trasę transfogarską. Wróciliśmy tam łącznie prawie 4000 km bez żadnej awarii na tych naszych starych klamotach. Potem, chłopacy <laughs> e, rok później, pojechali na Bałkany. Też się fajnie to udało. W zeszłym roku, jeszcze powiedzmy, przed, e, przed tym, co się teraz dzieje, <laughs> byli na Ukrainie, więc bardzo dobrze wspominają tu Ukrainę. To też nie była przejażdżka asfaltami, tylko przy, przez Ukrainę, Ukraina się zwiedza polnymi drogami, lasami, łąkami i tak dalej. Nie, no to... Biwakuje się powiedzmy, w miejscach, Ale świadomie tego... wybieracie te trasy? Świadomie takie trasy tak, wybieracie. Trzeba tylko jechać odpowiednim motocyklem, bo generalnie każdy z klubowiczów no, nie ma jednego motocykla. Jest powiedzmy motocykl na szosę, jest motocykl, powiedzmy na rajd i jest motocykl na podróże. Tak? na Ukrainie jaki ten motocykl musi być? Najlepszy byłby taki Daj, z, koszem. z koszem. Z się z koszem, dlatego tak, a... że wtedy można się tam bardzo ładnie do niego spakować. Można powiedzieć, że z racji na kraj produkcji dostępność części zamiennych jest dość blisko i jest łatwy w naprawie. Nie potrzeba specjalistycznych narzędzi. No to <laughs> Jeśli o, zaskoczyłeś o, o, mnie o trochę. w naprawę tych motocykli. I tu jeszcze wejdę Ci w słowo. Więc w tym roku jest też planowany też wyjazd na tereny wschodnie. Chłopacy się wybierają pod koniec sierpnia, czyli ten najniebezpieczniejszy ostatnio element, czyli przesmyk suwalski i tam będą przekraczać granice e, Druskienniki i powoli będą zjeżdżać na dół na tereny Wileńszczyzny, Kowna, żeby tam odwiedzić, jak to się mówi, naszych rodaków. Te e, motocykle oglądamy, e, to są e, motocykle raz, bezawaryjne, przyjechali się do Całą pętlę, nie, to y trzeba się jak do tego przygotować. One, one są awaryjne, tylko to trzeba być. Są awaryjne, trze więc ale właśnie, to... trzeba znać jego słabe punkty. tego Trzeba znać, znać słabe punkty i, i generalnie i no... trzeba przygotować. Ja swój motocykl przygotowywałem prawie rok, y czyli generalnie trzeba przejrzeć silnik i trzeba wiedzieć o co, o co chodzi. Jeśli nas, powiem kolokwialnie, boli ząb, to wiemy, gdzie trzeba iść i co trzeba zrobić. Jeśli coś się zadzieje w motocyklu, no to na sam dźwięk wiemy, co się dzieje i co się może wydarzyć. Więc żeby to Dobrze. wszystkiemu tam zapowiedz, no to... Ale odpukać, nic się takiego nie wydarzyło. To ja mogę powiedzieć tak. Towarzystwo Motocykli Dawnych, Weteran Płoc to są podróżnicy. Podróżnicy, bo to też chodzi o to, żeby pokazywać na zewnątrz e, piękno tej motoryzacji, ale też... E, cieszyć się pięknem naszego kraju bo to jak jeździmy teraz coraz więcej czy ostatnie wyjazdy pojeździliśmy po kujawach to są naprawdę przepiękne rejony jeśli się wiedzie nie jedzie się typowo asfaltem tylko zjedzie się troszkę z boku i jedzie się do lasu do, na takie boczne drogi przejeżdża się przez wsie, małe miasteczka to jest naprawdę piękne nie, tu jest jeszcze jeden moment dobrze samych podróży samej rekreacji poznawania tego kraju jest moment rywalizacji o tytuł Mistrza Polski. Właśnie w danych motocyklach. Przybliż ten temat, bo jesteście już po chyba dwóch rajdach w walce o e, tak. tytuł Mistrza Polski. Bardzo cię proszę, jak wygląda jak wygląda rywalizacja na takim rajdzie. Więc oprócz przygody, mówię. bardzo proszę. Co roku odbywa się, odbywają się Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych w kategorii motocykle organizowane przez Polski Związek Motorowy. Na ten rok było zaplanowanych siedem rund. Między innymi też my mieliśmy jako klub organizować, ale z uwagi na to, że. Bo bazę rajdu mieliśmy mieć w soczewce w ośrodku na zawsze, ale z uwagi na to, że tam byli zakwaterowani z nasi, Ukrainy. nasi przyjaciele z, z, Ukrainy, z Ukrainy. Nie chcieliśmy, jak gdyby wywierać też nacisku na właściciela ośrodka. I z uwagi, jak to się mówi, na te wszystkie zawirowania na ten rok, żeśmy ten rajd odwołali, ale generalnie bierzemy udział. Wyjazdowo. I braliśmy udział w 44. Rotor Raidzie I tam udało się y, zdobyć drugie miejsce w kategorii post 60. Czyli jest to motocykl wyprodukowany po 60 roku. Ale jeszcze nie 70, bo to jest taka dość krótka granica. To, y, to zdoby... Twój motocykl? Motoguzi Nie, nie. nie. To, nie. To, to, to kolega. To BMW. Oh, BMW. Y, jeśli nie dobrze pamiętam, to R69S. I to tam kolega Paweł Ciećwiesz zdobył. Oto gratulacje Paweł. A, tak, myślę Paweł, że się nie pogniewa, że tak. Ja, e, się, się nadmieniłem. A Fajne. w kategorii pre 45, czyli wszystkie motocykle wyprodukowane przed 45 roku i tutaj kolega Jacek Brudnicki na motocyklu, który odrestaurowywał, myślę, że nie pomylę się, ale prawie 10 lat. I pierwszy raz wystartował nim. Znaczy jest to motocykl, który pierwszy raz wystartował w rajdzie i przejechał całą tą trasę. Zdobył czwarte miejsce, więc tutaj gratulacje Jacku. Również przyłączyłem się do gratulacji. I myślę, że jest to tylko czwarte miejsce, dlatego że być może jeszcze nie miał dobrze opanowane jazdy na nim, ale myślę, że z każdym kolejnym startem będzie piał się do góry. Kto bierze udział w tych rajdach, kto bierze udział w podróżach? Bardzo bym cię prosił o imię o nazwisko na jakim motocyklu? A Do, nie, zaskoczyłem. Nie, gdzie mam widzę. nadzieję, że nie, nie pomylę tutaj, więc może zacznę po, od siebie. Jeśli ja. Czy nieładnie zacznę. No, dobra. Ale, zacznę od siebie. A, ty, 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 ty. Krzysztof Podraska, no to będzie Motoguzi V7700. Motocykl roku 2018. 17. 17, 17. przepraszam, tak, Przez tak, Polski Związek Motorowy. I drugi motocykl to jest MW750M. E, powiedzmy, potem jest Henryk Górecki. On głównie jeździ Henio na motocyklach NSU. Ma ich kilka. To jest NSU 601 OSL. Wszystkie sprzed 1945 roku. E, Paweł Ciedźwierz. No to M72 BMW, e, Ural, e, Tomasz Borucki. Motocykle BMW, motocykl MW750. już bez M, silnik dolnozaworowy. Jacek Brudnicki. Z, Z roku, też? Tam jest, nie, tam jest 60., Ach, 60., okay. ktoś, nie no pamiętam dokładnie. Naprawdę. Jacek Podziw. Brudnicki, no to Gnome Rome, BMW, e, Ural, e, Tomek Brudnicki, e, to także Motoguzi V7, tylko już specjal, i e, motocykl Ural. E, co. I także Motoguzi, tylko nie pamiętam czy dobrze zapamiętam nazwę Alcze, e... Piotr Rulkewicz, K750, Ural, e... Robert Kraszewski, Ural, e... Zbyszek Pietrzyk, e... Junak, Ural, e... Motoguzi, e... Paweł Łepkowski, e... Junak e... M10, e... Motoguzi. Tu z tych starszych, o, jeszcze mamy Jacek Karpiński, czyli M72, Marcin Śladowski, także motocykl Ula, Ural, Dniepr, BMW. Tak, że dość. Po e, Czy Paweł, Paweł Stankiewicz, motocykl Zunda. Wracamy do tego tematu po wakacjach. Bez wątpienia. Przedstawimy tych dżentelmenów motocykli dawnych. A na teraz dziękuję bardzo serdecznie. Prezes motocykli dawnych, Towarzystwa Motocykli Dawnych, weteran Płock, Krzysztof Podraska. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Państwa, ja się uśmiecham, że te motocykle po prostu jeżdżą się, cieszą. One znów, po prostu żyją ku radości nie tylko tym, którzy prowadzą te motocykle i je odrestaurowali, ale tych, którzy po trasie te motocykle napotykają, spotykają i robią sobie z nimi i z motocyklistami zdjęcie. Zapraszam na kolejny program Motosport, przygoda. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.